Na swoich warsztatach bardzo często korzystam z maszyny, więc pomyślałem, że pokażę wam w jaki sposób możecie wykorzystać pady maszyny w środowisku FL Studio do sterowania instrumentami uruchomionymi właśnie w FL Studio. Zaczynajmy. I tak rozpocznę tak jak ostatnio od właśnie załadowania maszyny jako wtyczkę, więc klikam plusik w Channel Rack, More Plugins, pojawia się oczywiście bardzo długa lista. Teraz z tej listy po prostu wybiorę sobie maszynę. Najłatwiej to zrobić wpisując tutaj maszynę, klikam Enter i wybieram wersję nieefektową, czyli nie FX, tylko tą drugą maszynę załadowaną. I teraz bardzo ważnym krokiem, może tylko usunę sobie te ścieżki, z których nie będę korzystał, Alt-Delete Enter. Bardzo ważnym krokiem jest dokonanie odpowiednich ustawień dla samej wtyczki właśnie maszyny. A więc sięgam Tutaj do tego kółeczka, właśnie zębatego, klikam w przycisk z symbolem wtyczki z kółkiem zębatym. I tutaj w zakładce setting znajduje się menu MIDI. Tutaj należy po prostu wybrać sobie jakiś port. To może być port na przykład, dajmy na to 21. Ważne, żeby nie był zajęty przez inne urządzenia. Ok, niech będzie 21. Raczej na tym porcie nic nie mam uruchomionego. No i teraz tworzę sobie kolejne jakby ścieżki czy, 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 czy dźwięki tutaj w Channel Rack, które będę obsługiwał z wykorzystaniem właśnie patchera. No i może utworzę sobie właśnie trzy takie, trzy takie ścieżki. Tu też klikam Patcher, Patcher 2 i Patcher 3. I teraz tak. Tutaj uruchomię sobie FL Keys. Na kolejnej ścieżce uruchomię sobie Harmless, popularny syntezator. I na trzeciej ścieżce uruchomię sobie, dajmy na to, FPC, po to, żeby wykorzystać te pady do wybijania rytmów. Zatem jak to zrobić? No po pierwsze trzeba właśnie wykorzystać tą informację o tym porcie 21, no i oczywiście skierować sygnał MIDI z maszyny. Więc dwa kroki są do wykonania, zacznę od tego pierwszego. No i teraz tak, weźmy może pierwszego paczera. Oczywiście najpierw rozłączę ten instrument prawy przycisk deactivate. Usunę też to wyjście, dezaktywuję je i teraz muszę tutaj wybrać sobie właśnie ten mój port 21. Wybieram ten port 21, pojawia się to kółeczko i dopiero teraz łączę go z FL Keys. Nie ma w tej chwili jeszcze żadnego dźwięku, a to dlatego, że Sygnał z tego padu nie jest kierowany do sekwencera hosta, zatem muszę przejść do ustawień już samej wtyczki maszyny. Mogę to zrobić też za pomocą kontrolera. Wciskam przycisk channel. Służy do tego też ten przycisk tutaj. Wybieram oczywiście sound. Interesuje mnie to, żeby ten pad czy dźwięki. Czy komunikaty MIDI z tej ścieżki, z, tego, z tej ścieżki pierwszej, były kierowane właśnie do sekwensora hosta, więc ustawienia MIDI oczywiście wyjściowe, a więc channel, sound, output, no i oczywiście ustawienia MIDI, wybieram po prostu host. No i sygnał z tego padu będzie kierowany na kanał pierwszy. Zobaczmy, pojawiło się pianino. To samo zrobię dla kolejnego padu, host tylko na kanale drugim i to samo zrobię dla padu trzeciego, tylko na kanale trzecim. Zwróćcie jednak uwagę, że teraz, niezależnie od tego, czy wciskam pad pierwszy, drugi czy trzeci, a więc czy wysyłam do FL Studios maszynę e, komunikaty na kanale pierwszym, drugim czy trzecim, to pianino gra. A ja chciałbym, żeby to pianino grało tylko na kanale pierwszym, harmony na kanale drugim, a zestaw perkusyjny na kanale trzecim. Więc muszę dokonać dodatkowych ustawień właśnie e, w ustawieniach patchera, a w zasadzie użyć dodatkowego narzędzia filtrującego. W tym celu wykorzystam Plugin, który nazywa się VFX Color Mapper. Tak jak teraz ten sygnał jest kierowany, właśnie bezpośrednio z tego mapera, ale ja chciałbym, żeby był kierowany, właśnie tylko i wyłącznie z kanału pierwszego. Zobaczmy, co to zmieni w tej chwili. Z pierwszego kanału trafia na pianino, ale z drugiego i z trzeciego już nie. I muszę analogicznych ustawień dokonać dla e, tych kolejnych instrumentów, a więc e, na początek, może rozłączę faktycznie tą wtyczkę, wybieram sobie 21, 21 port. Wstawiam tutaj w łańcuchu Color Mapper. No i tym razem kieruję sygnał z kanału drugiego. Sprawdźmy. Działa. No i pozostaje dokonać podobnych ustawień właśnie dla FPC. A więc znów plugin Color Mapper. Rozłączam. I kieruję sygnał z kanału 3. Sprawdźmy, co się teraz wydarzy. Nie słychać dźwięku, dlatego że te barwy perkusyjne oczywiście są wyzwalane za pomocą komunikatów o określonej wysokości, więc może być niezbędna transpozycja. Nic się jeszcze teraz nie wydarzyło. Sprawdźmy wobec tego jeszcze raz. Zapomniałem wskazać portu 21. Teraz powinno to już działać. Dokładnie, właśnie tak się dzieje. Super sprawa. Oznacza to m.in., że mogę korzystać z sekwencji, które są w bibliotece maszyny. Mogę też korzystać chociażby z trybu akordowego. I to Wam teraz pokażę, jak nagrać tę sekwencje wewnątrz sekwencera maszyny, a następnie przenieść je do sekwencera do patternu w FL Studio. Zacznę od pianina. Wybieram pad pierwszy. E, może przejdźmy w takim razie do maszyny, byśmy widzieli, co się dzieje. E, wstawiam sobie pattern. No i w zasadzie teraz wystarczy wcisnąć tutaj rekord, uruchomić odtwarzanie. E, przejdę może do trybu akordowego. Wskażę sobie jakiś zestaw akordów, na przykład molowych. Zobaczmy. Fantastyczna sprawa, no tyle, że ta sekwencja jest zarejestrowana wewnątrz maszyny, zatem muszę ją po prostu przenieść, klikając w obrębie tego małego przycisku. Program tworzy taką sekwencję, przenoszę ją bezpośrednio tutaj. No i mam te akordy. Muszę tylko pamiętać o tym, żeby albo wybrać pusty pattern, albo dezaktywować, wyciszyć grupę czy ścieżkę, albo po prostu ten pattern skasować. Tak też właśnie zrobię. Przechodzę do kolejnego instrumentu. Przechodzę do maszyny, ten dźwięk, tutaj nagram sobie po prostu jakąś prostą partię, mogę skorzystać na przykład ze skali, niech będzie to skala molowa. Kasuję ten, a, przenoszę ten pattern i następnie go kasuję, czyli Erase Pattern, proszę bardzo, no i to samo mogę wykonać także dla mojego zestawu perkusyjnego. A więc to, co zarejestruję tutaj za pomocą tych padów, po prostu zostanie nagrane. Zobaczcie, tylko muszę wybrać trzeci kanał. Zobaczmy. Nie jest to wybitna sekwencja, ale wszystko poszło zgodnie z oczekiwaniami. Partia została po prostu nagrana, kasuje pattern i gotowe. Zatem mam trzy paterny nagrane za pomocą padów w maszynie, które przeniosłem następnie do sekwencera w FL Studio. Także tyle na temat rejestracji partii MIDI w maszynę i przenoszenia ich do FL Studio.